Jakiś czas temu obiecałem, że jeżeli zrobię kiedyś Draw My Life, to tylko na milion. No i proszę, udało się. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian, a w przygotowanie tego odcinka naprawdę włożyłem całe moje serducho, więc jak ci się spodoba, to wiesz co robić. Wszystko zaczęło się w 1999 roku w Austrii. W tym czasie miało miejsce ostatnie całkowite zaćmienie słońca w XX wieku, widoczne m.in. właśnie z tego państwa, gdzie swoją podróż poślubną odbywali Anita i Krzyś, czyli moi rodzice. Kilka miesięcy później na świat miałem przyjść ja. Chociaż mama wolała dziewczynkę, to było wiadomo, że będzie to mały Damianek lub Patryk. Wiecie co, lubię swoje imię i szczerze to cieszę się, że nie wybrali tej drugiej opcji, bo jakoś nie widzę tego, żeby mój kanał nazywał się Patryk. Z moimi narodzinami wiązały się również niemałe problemy. Po pierwsze, poród był przenoszony o lekko ponad 2 tygodnie. Jak to moja mama mówi, dobrze mi było w brzuszku i nie chciałem jeszcze wychodzić. Zmieniło się to 6 maja 2000 roku, gdy po ciężkim i całkiem niebezpiecznym porodzie kleszczowym cały i zdrowy przyszedłem na świat. Początkowo mieszkałem razem z rodzicami w małej kawalerce w Łodzi. Po jakimś czasie przeprowadziliśmy się do moich dziadków, do mniejszego miasta, jakim była Zduńska Wola. Mniej więcej w tym okresie zaczęliśmy też budować nasz dom rodzinny na działce w pobliskiej wsi. Podobno jako mały szkrab strasznie nienawidziłem łazić na czworakach, dlatego szybko nauczyłem się chodzić i chyba byłem całkiem inteligentny, bo jak miałem 10 miesięcy, to potrafiłem już w miarę mówić. Jak miałem około roczek, to dużo czasu spędzałem ze swoją babcią Basią, która niestety wkrótce potem odeszła. Wracając, to w końcówce 2004 roku wprowadziliśmy się całą rodzinką do naszego świeżo wybudowanego domu. W 2005 roku, a konkretniej mówiąc to 2 lutego, urodziła się moja siostra Gabi, którą bardzo pokochałem, ale pamiętam, że na początku ciężko mi było trochę pogodzić się z faktem, że muszę zacząć dzielić się rodzicami z kimś innym. No tak, taki ze mnie na początku był mały zazdrośnik. Z czasu mojego przedszkola pamiętam niewiele, ale na pewno to, że po pierwsze, uwaga, miałem zeszyt sługo. Tak wiem, dziwna ciekawostka, ale zawsze jak myślę o przedszkolu, to przypomina mi się ten zeszyt. Pamiętam, że bardzo nie lubiłem leżakowania, ale to chyba jak każdy, i kojarzę też, że byłem troszeczkę rozrabiaką, bo nawet kilka razy lądowałem u dyrektora. Od małego brzdąca byłem bardzo przywiązany do pewnego misia, który był dla mnie w tamtym okresie jak taki najbliższy kumpel. Pewnego dnia moja mama zabrała mi go, bo totalnie wszędzie zacząłem nosić go ze sobą i powiedziała mi, uwaga, że spaliła go w piecu. Okropnie byłem na nią za to zły i wiecie co, nie mówcie takich rzeczy swoim dzieciom, bo takie wspomnienia zostają w głowie na zawsze. Tak naprawdę to miś nie został spalony, tylko schowany, ale dowiedziałem się tego dopiero po latach. W wieku 7 lat poszedłem do szkoły podstawowej w sąsiadującej wsi. Dzięki temu poznałem dużo nowych kumpli z okolicy i bardzo chętnie spędzałem z nimi czas po szkole. Dużo razem graliśmy w piłkę na pyrkowisku, jeździliśmy rowerami i takie tam. Od 2 klasy pamiętam, że chodziłem i wracałem już sam lub z kumplami ze szkoły do domu. Chociaż nie zawsze, bo czasem odprowadzała mnie Norka, czyli mój piesek, niestety niedawno też odeszła z tego świata. Zazwyczaj szybko wtedy odrabiałem lekcje i miałem dużo wolnego czasu, bo rodzice często wracali późno z pracy. W taki sposób zaczynałem łapać pierwszą zajawkę na różne gry komputerowe. W ogóle to moja babcia Danusia miała u siebie komputer, na którym była jakaś stara FIFA. Możliwe, że była to 07, ale pewności nie mam, bo chyba tą część już miałem na własność, ale pamiętam, że właśnie od tego momentu zacząłem kupować każdą część serii FIFA i gram w nie do dzisiaj. Raz w zimę zdarzyła się taka sytuacja, że dziadek odebrał mnie ze szkoły, bo strasznie, strasznie mocno padał śnieg. Ale pod domem, jak już odjechał, okazało się, że zapomniałem kluczy. Przez najbliższe 3 godziny czekałem na mrozie, lepiąc bałwana, aż ktoś wróci. Pamiętam, że byłem potem chory i miałem takie pierwsze szkolne chorobowe, czyli wiecie, wolne, podczas którego było ostro gierczone. W 2 lub 3 klasie zacząłem z kumplami grać w piłkę nożną w miejskim klubie i miałem ksywę Goodson lub jakieś inne nawiązujące co do mojej tuszy, bo jako dzieciak, no, byłem całkiem grubiutki. W wieku 8 lat dostałem od mojego 16 ze Stanów PS2 i Wii. Wtedy moja miłość do gier już totalnie, totalnie rozkwitła i cały wolny czas, do oprócz grania w piłkę, właśnie spędzałem na gierczeniu na PS2 czy na Wii. Pamiętam, że w 3 klasie mieliśmy coś takiego jak egzamin trzecioklasisty. Nie wiem, czy jest to obowiązkowe, ale pamiętam, że jako jedyny wtedy właśnie z całej szkoły zrobiłem maksymalną ilość punktów ze wszystkiego. Niestety w tym również roku odwaliłem totalną manianę. Nieświadomie powiedziałem coś niemiłego pani serwującej posiłki na szkolnej stołówce i miałem obniżone sprawowanie, co owocowało świadectwem bez paska i moja mama uznała, że od 4 klasy muszę zmienić szkołę. Pamiętam, że to nie było dla mnie łatwe. Tak zostawić wszystkich przyjaciół i pójść do totalnie obcej klasy. Ale już pierwszego dnia przywitał mnie w niej Igor, z którym później się zaprzyjaźniłem i kontakt mam do dzisiaj. To sprawiło, że łatwiej było mi się zaadoptować i z przyjemnością chodziłem na zajęcia. Generalnie do tego momentu w moim życiu byłem słodkim grubaskiem, ale to miało się zmienić, ponieważ postanowiłem zapisać się na wszystkie SKS-y ze szkoły, jakie tylko były możliwe i dodatkowo cały czas chodziłem na treningi piłki nożnej. SKS-y niestety na początku wiązały się z tym, że chociaż bardzo się starałem i szło mi naprawdę coraz lepiej, naraziłem się na szyderę ze strony starszych kolegów ze względu na moją posturę. Pamiętam, że kilka razy nawet zostałem trochę pobijany, natarty śniegiem, rzucony do jakichś krzaków i takie tam. No nie będę wam mówił, żeby ciągle lali, ale to było kilka niefajnych sytuacji.
Chodziłem również na kółko matematyczne i nawet brałem udział w potyczkach matematycznych. Chyba największą średnią na koniec roku, jak udało mi się uzyskać, to było coś około 5,40, ale dokładnie nie pamiętam. W 2010 roku wydarzyły się dwie niesamowite rzeczy. Po pierwsze, prawie straciłem życie, tak, i to będąc nad polskim morzem, i może najpierw rozwinę tę myśl. Więc udaliśmy się z mamą i siostrą na rowery, które były wypożyczone przy plaży, a celem naszej podróży była latarnia morska, która była na dość wysokiej górze, gdzie było naprawdę stromo. Niestety podczas zjazdu mama mocno mnie wyprzedziła i straciłem ją z pola widzenia. Chcąc ją dogonić, wypadłem z urwiska i poleciałem z rowerem na sam dół, zatrzymując się kierownicą na dwóch drzewach. Wyleciałem do przodu i przywaliłem łokcie ręki w kolejne drzewo, co owocowało złamaniem otwartym. Normalnie kości mi zwisały i chyba bardzo mocno się uderzyłem też w głowę, bo momentalnie zemdlałem. Ocknąłem się dopiero na chwilę, jak jacyś harcerze czy też wojskowi nieśli mnie gdzieś na noszach. Nie wiem, czy to była wina niedziałających hamulców, bo nie pamiętam, ale i tak miałem masę farta, bo skończyło się tylko na tym, że po operacji i całej rehabilitacji nie mogę po prostu na maksa wyprostować ręki, ale takie 90% odzyskałem tego wyprostu, więc jest naprawdę okej. Co do rehabilitacji, to odbywałem ją w placówce połączonej z domem dziecka. Po kilku miesiącach spędzonych w tym miejscu zacząłem zupełnie inaczej patrzeć na pewne rzeczy. Drugą ważną i w sumie najważniejszą rzeczą w roku 2010 jest to, że wtedy urodził się mój młodszy brat Grasuś i bardzo z tego powodu się wszyscy cieszyliśmy. No kilka miesięcy wcześniej moi rodzice byli na nartach w Austrii. W ostatniej klasie podstawówki pamiętam, że osiągaliśmy świetne wyniki na zawodach sportowych, a ja byłem jedną z ważniejszych postaci naszego szkolnego zespołu praktycznie we wszystkich sportach. Pewnie nie uwierzycie, ale byłem nawet na jakichś zawodach wojewódzkich w biegach. Szczerze uważam, że świetnie trafiłem wtedy, jeżeli chodzi o nauczycieli WF-u i ogólnie o nauczycieli, bo naprawdę dużo mi to wszystko dało. Również jeszcze w szóstej klasie założyłem swój pierwszy kanał na YouTube. Nagrywałem tam razem z kumplami z klasy jakieś głupie parodie, których może lepiej nie będę wam pokazywać. Musielibyście mnie mocno namówić łapkami, żebym wam to kiedyś pokazał, bo jest to dalej dostępne na YouTube i co prawda nie mam już pasów do tego konta, ale większość filmów jest publiczna. Z ciekawostek, przez jeden z filmików właśnie z tego okresu wylądowałem z mamą u dyrektora i musiałem dać sobie spokój z kanałem. Zaskoczę was teraz, bo jeszcze coś ważnego dla mnie się wydarzyło w tym okresie, a mianowicie zacząłem grać w tenisa ziemnego. Naprawdę pokochałem ten sport i szczerze umieściłbym go chyba na równi z piłką nożną w mojej tier liście sportów do grania. W piłce radziłem sobie tak okej, ale nie jakoś tak mega wybitnie, a z czasem właśnie tenis zaczął mi całkiem dobrze wychodzić. Pograłem trochę na miejskich turniejach, aż przyszedł czas na jakiś większy sprawdzian, czyli turniej ogólnopolski do lat 14, gdzie udało mi się nawet zająć jakieś trzecie miejsce. Trener namawiał moich rodziców, żeby zwiększyć natężenie treningów i postawić większości na treningi indywidualne. Jakiś czas na nie chodziłem, ale potem moi rodzice zabrali mnie na poważną rozmowę i powiedzieli, że nie mają wystarczająco pieniążków, żebym dalej mógł tak intensywnie trenować, więc doszliśmy do wniosku, że muszę dać sobie spokój i znaleźć coś innego dla siebie. Ostatecznie zostałem przy graniu w piłkę w klubie i sporadycznych meczach w tenisa ze znajomymi. W międzyczasie kończyła się szkoła podstawowa, były pierwsze poważniejsze motyle w brzuchu, ale co najważniejsze, zbliżało się gimnazjum i prawie cała nowa klasa. Wybrałem profil matematyczny i informatyczny i oczywiście też zacząłem chodzić na wszystkie możliwe SKS, jakie tylko były. Poznałem wtedy Szymona i Filipa, który miał ksywę Rudy. Zainspirowali mnie oni do ponownego nagrywania na YouTube. Założyłem wtedy nowy kanał, który początkowo nosił nazwę Joker.pl Game. Tak wiem, super oryginalna nazwa. Pamiętam moment, gdzie na przerwie Rudy pokazywał mi swój kanał, który miał wtedy 118 subskrypcji i prześmiewczo żartował, że o, ja tyle nigdy nie będę mieć subskrypcji co on. Miałem ich wtedy gdzieś z 16, jeżeli chodzi o mój kanał. Z kolei z Szymonem nagrałem swój pierwszy film właśnie na tym kanale, który był z gry Dead Island. Swoją drogą nigdy tej gry nie przeszedłem, bo chciałem w nią grać tylko właśnie na duo z Szymkiem, a niestety nagraliśmy chyba tylko 3 odcinki z tej serii i ją porzuciliśmy. RIP seria z Dead Island. Później YouTube nie wiadomo czemu zażądał ode mnie zmiany nazwy kanału. Jako że był on połączony z moim kontem Google, a oni tam dużo kombinowali w tamtym okresie, musiałem ustawić dwuczłonową nazwę, no i w taki oto sposób powstał Damian. Zrobiłem to tak naprawdę tylko dlatego, żeby nie podawać mojego prawdziwego nazwiska właśnie tam w Google. I przez to właśnie wydarzenie na początku myślałem o założeniu kolejnego kanału, ale z czasem jakoś przyzwyczaiłem się do tej nazwy i po prostu mi się spodobała. W ogóle to do dzisiaj, wpisując youtube.com/jokerpylygame, traficie na mój kanał. Po pierwszych przygodach z gameplayami postanowiłem zostać fifaczem. Jak już wiecie, miłość do tej gry, a właściwie powinienem nazwać to uzależnieniem, mam od małego we krwi. Siedziałem na różnych grupkach facebookowych i za zgodą znajomych adminów, udostępniając tam swoje filmy, łapałem pierwsze setki subskrypcji. Miałem już ich nawet gdzieś z 5000 i kilka bardziej wiralowych filmów z FIFA na kanale, w momencie gdy razem z kumplami z klasy zaczęliśmy łapać straszną zajawkę na Counter-Strike'a. No to co, skoro lubiłem i grałem w tę gierkę, to czemu jej nie nagrywać?
No i zrobiłem to. Pierwszy poważny film, jaki powstał, to było top 5 kontraktów CSGO i od samego początku działo się z nim coś niesamowitego. Pamiętam moment, jak na przerwie pokazywałem mojemu kumplowi ten film, mówiąc: to będzie miało kiedyś naprawdę dużo wyświetleń. Wiecie, ile teraz ma? Ponad 1 200 000. I serio, to był mój pierwszy film z CS-a na kanale. Na YouTube w tamtym okresie generalnie bardzo były popularne ciekawostki. Wpadłem więc na pomysł, żeby zacząć robić serię o faktach i ciekawostkach na temat pukawek z CSGO. Ta seria świetnie się przyjęła, a mój kanał dzięki systematyczności zaczął szybko rosnąć. Każdego dnia po powrocie do domu kombinowałem, co można nowego nagrać z CS-a i robiłem to. Z czasem YouTube zaczął mi zabierać trochę więcej czasu, bo po powrocie ze szkoły wsiadałem i wkładałem całe serducho w materiały, jakie tworzyłem. Jeśli chodzi o montaż filmów, to wszystkiego uczyłem się sam z poradników na YouTube, sam szukałem jakichś piosenek, efektów czy animacji, które mógłbym użyć. Dokładnie w moje 16 urodziny stała się rzecz, która miała za chwilę naprawdę wiele zmienić w moim życiu i do teraz jestem lekko w szoku. Postanowiłem wtedy zrobić streama, no i z okazji 16 urodzin musiałem kupić 16 skrzynek w CSGO i do każdej oczywiście po kluczu, żeby właśnie je na tym streamie pootwierać. Po otworzeniu 15 totalnie nic nie trafiłem i byłem wręcz załamany, bo wszystkie pieniądze, które wtedy wydałem, poszły oczywiście z moich oszczędności, a wypadła totalna lipa. Gdy miałem już otwierać ostatnią skrzynkę i kończyć streama, nagle do domu wróciła moja mama z bratem. Mały bracie że szybko podbiegł do mnie, życząc mi 100 lat i tak się złożyło, że dałem mu otworzyć tę ostatnią skrzynkę. I wtedy właśnie wyleciała nam kosa, którą był karambit stal damaceńska. To sprawiło, że nie tylko zwrócił mi się cały opening, ale jako, że miałem zapis streama, to zrobiłem jeszcze z tego odcinek i nagle BUM! Mój kanał zaczął rozwijać się w niespotykanym wcześniej tempie. Strasznie dużo nowych widzów zaczęło mnie oglądać i napędzało mnie to jeszcze bardziej do działania. Nadchodził okres wakacyjny, a ja potrzebowałem wymienić kompa i prawie cały sprzęt, żeby móc tworzyć po prostu lepsze i ciekawsze materiały. Bo niestety mój mikrofon przestał domagać, a komputer no to ledwo znosił Camtasia. Więc wyjechałem wtedy na całe wakacje do wujka do pracy. Całe dnie wyrywałem jakieś korzenie z działek, zajmowałem się ogródkiem lub malowałem jakieś płoty. Zarobiona kasa wystarczyła na nowy sprzęt, który bardzo ułatwił mi regularne prowadzenie kanału, a kompa to wymieniłem w sumie dopiero niedawno na nowszy model. Także służył naprawdę długo. Zacząłem wtedy więcej nagrywać z kamerką i gdzieś w okolicy 30 tysięcy subskrypcji wpadłem na live Kifiego. Okazało się, że mieszka niedaleko mnie i jakoś tak się skumaliśmy. Zaczęliśmy nagrywać wspólne odcinki z szukania kosy, skrzynek, chowanych i innych różnych trybów, które widzowie po prostu uwielbiali. Pamiętam, jak Kifi do mnie pierwszy raz przyjechał, bo mieliśmy wtedy zawieźć cały wózek karmy dla psiaków ze schroniska. Od tego czasu zaczęliśmy się coraz częściej widywać i zostaliśmy naprawdę dobrymi kumplami. Kwestie eventów pamiętam, jak na meetupie znalazłem się pierwszy raz po drugiej stronie właśnie jako youtuber. Wcześniej byłem na takim evencie jako widz, żeby porobić sobie zdjęcia z ulubionymi twórcami, no nie będę ukrywał, że przyjemnym uczuciem było, jak pierwszy raz wielka grupa ludzi zebrała się dookoła mnie, żeby zbić pionę, zrobić zdjęcie, czy też nawet dostać ten autograf. To było dla mnie totalnie niesamowite i serio okropnie cieszyłem się z tego powodu, że aż tyle osób docenia to, że jakiś gościu siedzi sobie tam przed komputerem i nagrywa jakieś seski, żeby troszeczkę poprawić komuś humor. Regularność, innowacyjność i sumienność to cechy, które bardzo lubi YouTube, dlatego większość z mojego wolnego czasu poświęcałem, żeby robić jak najfajniejsze odcinki i robić je jak najczęściej. Kto pamięta legendarną serię Kto trafi CSGO? Albo turniej dla widzów, czy też może któryś z moich 24-godzinnych streamów, a może nawet ten jeden 48-godzinny stream, na którym nie było żadnego spania. Co prawda zmienialiśmy się z Kozą, moim ziomkiem w nocy, żeby drugi mógł spać, ale ciągle była akcja. Moi rodzice na początku nie przepadali za moim hobby, jakim był YouTube i często potrafili mi wyłączyć internet, czy też nawet zabrać kompa na jakiś czas. Pamiętam, że kombinowałem wtedy na wszystkie sposoby, jak ich udobruchać, byleby tylko wrzucić dla was nowy odcinek. Na szczęście z czasem to się zmieniło i zaczęli mi nawet pomagać z różnymi sprawami. Z Kifiem nagrywałem naprawdę dużo odcinków i dzięki niemu poznałem później takie super osoby jak Strollwany, Bullion czy Yoshi. I powiem wam szczerze, że w pewnym momencie, przez to, że nie tylko nagrywaliśmy sporo filmów, ale i często razem gdzieś wychodziliśmy, czy po prostu, no imprezowaliśmy, szczególnie ja, Strollwany i Kifi, to naprawdę wtedy okropnie się z chłopakami zżyłem i uważam, że bez nich nie poznalibyście takiego Damiana, jakim jestem teraz. Wyjazdy na pierwsze edycje Fame MMA, gdzie Strollwany walczył, to coś, co nadaje się na jakiś własny film. Wiecie w ogóle, że wtedy też oficjalnie wyzwałem jednego z youtuberów na walkę? Nie? To w sumie mogę wam opowiedzieć. Rozchodziło się o to, że nagrałem kiedyś odcinek z pewnej strony. Wszystko przegrałem na tym odcinku, a wyświetlenia były naprawdę dobre. Wtedy menadżer tej strony zaproponował, że zapłaci mi 3 razy więcej pieniędzy niż za pierwszy odcinek, ale ustawi mi drop, żebym ulepszył skiny aż do haula, który kosztował kilka tysięcy złotych. Nigdy wcześniej nie miałem takiej oferty, ale bez wahania ją odrzuciłem i skasowałem odcinek, na którym wszystko przegrałem, żeby po prostu nie promować tej strony. Dziwnym faktem, z jakim się wtedy spotkałem, było to, że następnego dnia zobaczyłem film, na którym siostra
siostra ulepszyła pewnemu youtuberowi jakieś badziewne skiny na Dragon Lora, który też kosztuje kilka tysięcy złotych, jak nie kilkanaście wtedy. No i właśnie to było też na tej stronie. I tak, to jest właśnie ten youtuber, którego wyzwałem wtedy na Fame MMA i nawet wstawiałem publiczne posty do niego na grupę, że możemy walczyć. Generalnie nie przepadałem za nim już z kilku wcześniejszych akcji i miałem w głowie też to, że znowu przyszło mi troszeczkę zbędnych kilogramów przez te imprezy, a taki event w życiu zmusiłby mnie na pewno do regularnych ćwiczeń. Pamiętam, że on wtedy nie chciał ze mną walki, no i w sumie ja też jakoś strasznie się na to nie paliłem, więc nie ciągnąłem dalej tematu. Po latach tak się złożyło, że gdzieś się spotkaliśmy i wtedy większość spraw też udało się przegadać i szczerze mówiąc w tym momencie nie mam do chłopaka żadnego problemu, bo po czasie też te filmy skasował ze swojego kanału. A wracając do tematu stronki, to powiedziałem tamtemu menedżerowi, że nagram na nich film, że są zwykłymi oszustami. Wtedy zaczęło się zastraszanie biednego nastolatka pozwami i nawet chyba jakieś pismo dostałem. Śmieszna sprawa, bo osobą, która skontaktowała mnie początkowo z prawdopodobnym właścicielem tej strony, o której wyżej mówiłem, był nie kto inny jak pewien potężny youtuber. Nie podaję tutaj ksywek, bo nie chcę nikomu brudzić, po latach nie jestem taką osobą, ale słuchajcie, pamiętam, że nawet dzwoniłem do niego po tym, jak otrzymałem to pismo czy coś takiego i doradził mi wtedy o odpuszczenie sobie tego tematu, bo śliski grunt. Osobiście byłem lekko przestraszony, ale uznałem, że nie mogę tego tak zostawić i napisałem do wszystkich youtuberów CSGO, żeby na pewno nie nagrywali nic z tej strony, wyjaśniając oczywiście, dlaczego nie powinni tego robić. I wiecie co, faktycznie to trochę podziałało, bo już więcej nikt nie zrobił filmu z tej strony. Jeszcze wtedy na moim kanale dalej nagrywałem praktycznie tylko CSGO. Możecie mi teraz nie wierzyć, ale do 2019 roku, czyli ile, słuchajcie, 6 lat, nie miałem włączonych żadnych reklam na filmach. Naprawdę, większość odcinków nagrywałem, bo po prostu kochałem to robić, strasznie się w tym spełniałem, plus widziałem, że aż tyle osób to uwielbia. No myślę, że można to było nazwać wtedy moim hobby. W ogóle to było tam chyba z 50 milionów wyświetleń, z których nie zarobiłem nawet złotówki. Później nadszedł czas liceum i znowu nowa klasa. Ale na szczęście mój najlepszy kumpel z tamtego okresu, Kacper, i kilku innych znajomych poszli na ten sam profil co ja, czyli Matwis. Więc wiedziałem, że będzie dobrze. Wracając do tematu YouTube'a, to po wbiciu gdzieś 350 tysięcy subskrypcji, coś się wydarzyło. Pierwszy raz się zakochałem, ale tym razem tak na serio. Przez jakiś czas totalnie nie widziałem świata poza moją drugą połówką. Była cudowna i mogłem z nią gadać całymi nocami. Po tym jak ze mną zerwała, wpadłem w taki bardzo dziwny stan. Zacząłem robić sobie dłuższe przerwy od YouTube'a, przestałem grać w piłkę, zacząłem więcej imprezować i chodziłem tylko od czasu do czasu na siłownię. Dodatkowo ludzie przestawali grać w CSGO na rzecz nowego bossa, który dopiero wtedy zaczynał raczkować, czyli Fortnite. Sam nawet nagrałem z niej na początku kilka filmów, które pod względem wyświetleń zrobiły naprawdę dobre wyniki, bo gierka była naprawdę wciągająca, plus można było grać składy z kumplami, no i czułem się zupełnie jak na początku CSGO. Niestety byłem twórcą, który dużo czytał komentarzy i widziałem, że wielu z was było na mnie złych za nagrywanie właśnie tej gierki dla kidów. I wtedy postanowiłem, że jako dobry Jupiter posłucham się widzów i będę po prostu trzymać się dalej CS-a. Niestety z miesiąca na miesiąc ludzi, którzy chcieli oglądać CSGO, było coraz mniej. Nawet Izak przestał go nagrywać, a ja tam sobie dalej działałem, aż do pewnego przełomowego momentu. To było gdzieś na jakiejś domówce, no taki miałem styl życia, jestem po prostu szczery, mówię wam jak było. No i pod sam koniec usiadłem sobie właśnie z kumplami z opalem i dawką, szukając jakiejś fajnej gry do pogrania na telefon. Wcześniej wszyscy dużo graliśmy w Clash Royale, nawet na lekcjach, i wpadło nam w oko całkiem świeże jak na tamten okres Brawl Stars. Gierka wtedy nam naprawdę mocno siadła, bo akurat w niej jest dużo trybów właśnie do 3 osoby. Na polskim YouTube temat tej gry był bardzo popularny i po napisaniu obszernego posta na temat zmian na moim kanale, którego pewnie i tak 90% moich widzów nie widziało, nagrałem z niej pierwszy odcinek i BUM! Wystrzelił! Znowu poczułem to co kiedyś, czyli totalną zajawkę i masę pomysłów na nowe odcinki z tej gry. Kolejny film co prawda już tak nie siadł, ale i tak nie zraziłem się, bo miałem w głowie naprawdę wiele nowych pomysłów. Zauważyłem też, że mój młodszy brat bardzo lubi w to grać, no i zacząłem z nim tworzyć odcinki. Chciałem mu się troszeczkę odegrać za to, że kiedyś nieświadomie popchnął mój kanał tak do przodu za sprawą tego niesamowitego dropu. No i robiłem takie filmy, żeby miał z nich po prostu jak najwięcej frajdy. Myślę, że stali widzowie na pewno mogą to potwierdzić. No i znowu schemat się powtarzał, filmy z dnia na dzień robiły coraz większe wyświetlenia, a mi zbliżała się maturka. Również w międzyczasie pojawił się mój kod Spaceon. Musiałem to jakoś wszystko ze sobą pogodzić, ale dzięki temu, że miałem super wychowawczynię, która była również moją nauczycielką matematyki, a także super kumpli, z którymi rozwiązywałem egzaminy maturalne z przerwami na FIFA, mówiłem wam, że to jest uzależnienie, zdałem tą maturkę naprawdę całkiem dobrze. Rozszerzałem matematykę i angielski, no i z maty miałem gdzieś około 90% z podstawy i około 70% z rozszerzenia, a angielski to była też 90 coś chyba podstawa i rozszerzenie kompletnie nie pamiętam, ale też spoko.
Najbliższe wakacje spędziłem wtedy bardzo, bardzo owocnie, ponieważ zrobiłem masę filmów i mój kanał po przebudzeniu zebrał już totalnie nową grupę odbiorców, która z każdym dniem rosła w tak niebotycznie szybkim tempie, no jak nigdy. Z miesiąca na miesiąc te wyniki okropnie rosły i myślę, że stałem się wtedy chyba jednym z największych twórców w Polsce z tej gry. Musiałem też zdecydować, na jakie studia zamierzam się wybrać. Dostałem się na zarządzanie tam, gdzie chciałem, w Krakowie i Wrocławiu, ale słuchajcie, o tych miastach myślałem właśnie z tą moją dziewczyną poprzednią i jakoś tak wyszło, że stanęło na bliskiej memu rodzinnemu domu Łodzi. Nastał czas na wyprowadzkę z domowego ciepełka i pora na rozejrzenie się za własnym mieszkaniem studenckim. Na uniwersytecie poznałem naprawdę super ekipę, z którą świetnie się zgrałem. Sam nie wiem, jak minęły te 2 lata, chociaż ponad połowa w tym to było nauczanie zdalne, ale i tak dosyć często się widywaliśmy. W międzyczasie zacząłem współpracę z Supercellem. Kanał niesamowicie szybko się rozwijał, zrobiłem pierwszą parodię piosenek, które są raczej średnie, ale zawsze chciałem coś takiego zrobić. Jak będziecie chcieli, to pokażę wam stworzone dawno temu parodię piosenek z CSGO czy właśnie FIFA. Totalnie nie umiem śpiewać, ale przekminianie tych tekstów to serio fajna zabawa i myślę, że z każdą kolejną nutką wychodziło mi to chociaż odrobinkę lepiej. W ogóle to mam bardzo dużo różnych tekstów popisanych gdzieś po jakichś różnych notatnikach, które prawdopodobnie są słabe, ale często jak mam jakieś właśnie takie burzliwe emocje, to lubię po prostu to z siebie wyrzucić właśnie pisząc. Już niedługo, po 31 lipca, wyjdzie moja nowa brawlowa piosenka z pełnym animowanym klipem, która serio jest naprawdę spoko, przynajmniej mi siada. To jak wam się spodoba, no to czas pokaże. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to wiecie, że mam fart do trafiania na naprawdę niesamowite osoby w życiu i pewnie o wielu z nich jeszcze zapomniałem, ale wiedzcie, że naprawdę jestem wdzięczny za wszystko. Z takich ważnych sytuacji to pamiętam, że kilka miesięcy temu miałem znowu troszeczkę gorszy okres w swoim życiu, bo parę spraw mocno mnie zdołowało i na pewnej imprezie, chyba sylwestrowej, Nexo i Yoshi dali mi naprawdę mocnego kopa, to znaczy w przenośni, oczywiście, super chłopaki jesteście, nie zmieniajcie się, okropnie mnie tamtego dnia zmotywowaliście do naszego działania i dążenia do kolejnych celów. Później, aż do niedawna, mieszkałem właśnie chyba przez prawie pół roku z całą ekipką, z Wodymkiem, Kamilkiem montażystą, Szymkiem, Unboxem, Arturem, no i oczywiście Yoshi, czyli Filipkiem. Bardzo przyjemnie wspominam ten okres, wręcz powiedziałbym, że utopijnie, ja z chłopakami naprawdę mocno się zżyłem i niewykluczone, że w przyszłości jeszcze coś razem zrobimy. Dochodząc do końca tego Draw My Life, jesteśmy tu. Teraz, w tym momencie, gdzie przed chwilą wybiłem milion. Milion subskrypcji na YouTube. Milion osób, które oglądają mój kanał. No może nie każdy odcinek, ale w ostatnim miesiącu jest milion unikalnych widzów. Dziękuję wam wszystkim. Widzowie, znajomi, przyjaciele, rodzino. Wiecie za co? Nie za to, że kliknęliście ten czerwony guzik subskrybuj, żeby stał się szary, a za to, że miałem przyjemność trafić na tak wspaniałych ludzi, dzięki którym jestem tu, gdzie jestem. I brzmi to może trochę jak jakieś pożegnanie, ale nic z tych rzeczy. YouTube był od zawsze częścią mojego życia i nie zamierzam tego zmieniać.